Cześć, minął czerwiec, a więc mamy półrocze, dlatego chciałabym zrobić sobie podsumowanie tego półrocza, takie podsumowanie czytelnicze. Myślę, że większość kanałów robi coś takiego. Ja w zeszłym roku kręciłam Mid-Year Freakout Book Tag, jakoś tak, dlatego sobie pożyczyłam pytania właśnie z tamtego filmu, ale nie odsyłam Was tam, bo szczerze powiedziawszy nie jestem zbytnio zadowolona z tego, jak ten film wygląda, ale mam przed sobą 11 pytań, które pomogą mi właśnie zrobić takie podsumowanie, gdyż od stycznia do czerwca przeczytałam, policzyłam to, 55 książek. Nie wiem dlaczego, ale mój Goodreads mówi, że 56, ale nie znalazłam tej jednej książki, która stanowi różnicę. Chyba może chodzić o Księgi Krwi, bo u nas w Polsce zostało to wydane jako jedna książka, natomiast normalnie za granicą są to trzy książki. Ale już zacznijmy, bo już się jak zwykle rozgadałam i ten film znowu będzie trwał nie wiadomo ile, a po co. Dobra, zaczynamy. Najlepsza książka tego półrocza, no i ja od razu wiedziałam, co to będzie, bo będą to bracia Karamazow, pana Dostojewskiego. Ja kocham tą książkę. Oczywiście ona miejscami jest nudna, no bo ona ma prawie 1000 stron i tam jest dużo religii, jasne. Ale raczej ta religia jest taka tutaj filozoficzna niż, bym powiedziała, niż taka, która ma przekonać czytelnika do którejś ze stron. Jasne, tutaj na pierwszym planie mamy zabójstwo ojca i tego, jak właśnie bracia Karamazow próbują się z tym uporać i znaleźć właśnie swoje miejsce w stosunku do tej tragedii. Więc czytając ją na takim poziomie czysto fabularnym, jest świetna i trzyma w napięciu do ostatniej strony. Ale no to jest książka o tym, czy Bóg istnieje. Wydaje mi się, że Dostojewski tutaj próbuje odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli sięgacie po tą książkę, żeby otrzymać odpowiedź tak lub nie, no to niestety nie. Taki mały spoiler. Najlepsza kontynuacja serii. No i też tutaj w ogóle nie musiałam się zastanawiać, od razu wiedziałam, co wybiorę. I jest to Ciemny Las, czyli drugi tom wspomnień o przeszłości Ziemi. Nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tej trylogii. I to też jest taka książka, o której ja mam wrażenie, że bardzo często tutaj mówię na kanale, bo ja bardzo lubię tą trylogię. I moim zdaniem ten drugi tom jest najmocniejszą pozycją ze wszystkich tych trzech książek. No jest on absolutnie moim zdaniem najlepszy, co jest w sumie dziwne, bo najczęściej w trylogiach, czy w ogóle w seriach drugi tom jest no tak jakoś, no nie chcę powiedzieć, że tradycyjnie, ale najczęściej ten drugi tom jest trochę słabszy niż pozostałe tomy w serii. Natomiast tu jest odwrotna sytuacja, pierwszy i trzeci moim zdaniem są troszeczkę rozwleczone, natomiast ten on nie rozłożył na łopatki, bo tutaj pojawiają się koncepty, z którym ja się nigdy w życiu nie spotkałam. A jestem osobą, która uwielbia science fiction. Ja, no nie chcę powiedzieć, że dużo, ale trochę tych tytułów już przeczytałam i te koncepcje, nawet jeśli są pokazywane w nowym świetle i autor próbuje coś dodać od siebie, no to w pewnym momencie już miałam takie, okej, to czytałam. Dobra, ten koncept znam z takiej książki. W ten gatunek jest wpisany pewien recykling pomysłów. I ja nie mówię, że to jest złe, no bo nawet jeśli pomysł na książkę jest, że tak powiem, oklepany, ale autor jest w stanie to napisać tak, że ja czytam to z zapartym tchem, to jakby ja kupuję, nie ma problemu. Mimo tego, że jednak ta książka nie ma wysokiego progu wejścia. Tutaj nawet jak pojawia się jakaś zaawansowana fizyka, to autor przychodzi nam z pomocą i nam bardzo dużo rzeczy tłumaczy, ale sam koncept tytułowy, czyli koncept Ciemnego Lasu, zrobił na mnie takie wrażenie, że ja łapię się na tym, że czytając teraz książkę science fiction, jakoś tak, nie wiem, automatycznie to się dzieje w mojej głowie, że porównuję to do tej i się zastanawiam, czy ta książka ma wystarczająco nowatorskie idee, jakieś takie, wiecie, mam dziwne pomysły, ale trochę tak mam, że ta książka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, właśnie
pomysłowością i jakimś takim nieszablonowością. Po prostu próbuję powiedzieć to, że ta seria, a zwłaszcza ta książka, ma w sobie bardzo dużo nowych idei, a ja bardzo lubię takie rzeczy w ogóle w literaturze, a w science fiction, no to już totalnie. Następne pytanie jest bardzo fajne, bo nowości, których jeszcze nie przeczytałaś, a bardzo byś chciała. I ja w sumie mam dwie takie książki, bo w tym roku wyszło Legendy i Late i jest to powieść o Ogrzycy, która zostawia swoje stare życie pełne walki, brutalności, wojen i tak dalej i otwiera kawiarnię. I ma być to taka ciepła opowieść, trochę lżejsza i to jest książka, która i za granicą, wtedy jak się ukazała i potem w tym roku u nas została przetłumaczona na polski, to ta książka zbiera bardzo dobre, bardzo pozytywne opinie. A druga taka książka to Czy muszę odchodzić? Wydawnictwa Pauza i to też jest nowość, w sensie u nas w Polsce została wydana właśnie w tym półroczu. I to też jest książka, która zbiera bardzo dobre opinie. I jeśli mam być szczera, to będzie chyba tyle. Bo wiecie, ja w ogóle tak mam, że ja nigdy nie gonię za nowościami. Teraz przez ostatnie miesiące trochę tak było, że czytałam książki, które były bardzo popularne, ale to też było z jakimś tam opóźnieniem, że w sensie mam wrażenie, że wszyscy już dawno te książki przeczytali i zrecenzowali, a ja tam gdzieś na szarym końcu, bo ja właśnie tak mam, że ja wolę przeczytać książkę, jak już te recenzje opadną, nie? Jak już te emocje i ten szał wydawniczy trochę się uspokoi. Nie wiem skąd to wynika, ale ja naprawdę lubię sięgać po książki, które, no może zapomniane to też jest za mocne słowo, ale takie wiecie, o których mało kto mówi, no które nie są na tapecie, nie? Po prostu. Największe rozczarowanie. I to też będzie książka, którą przeczytałam w styczniu albo w lutym. To jest książka, która pojawiała się bardzo często w komentarzach, zwłaszcza na początku roku i wszyscy mi mówili, że no nie, że w ogóle słabo. A ja jakoś się uparłam, mówię, nie, dobra, mi się spodoba, bo to jest Dan Simmons i ja kocham Dana Simmonsa i to na pewno będzie bardzo dobra powieść. Jak już powiedziałam to nazwisko, to już może kojarzycie, o co mi chodzi, ale jest to abominacja. I ja nie wiem, jak to się stało, że ten sam autor napisał jedną z moich najukochańszych powieści, czyli Terror, i jedną z chyba książek, które najmniej lubię, czyli Abominacja. Miałam takie poczucie, że to jest po prostu jakiś wielki, nieśmieszny żart, bo ja właśnie chciałabym Wam bardzo powiedzieć, co się tutaj dzieje, bo to jest, jak się o tym opowiada, to jest aż śmieszne. A to w ogóle w tej książce jest traktowane bardzo poważnie. I jak ci bohaterowie tam opowiadają albo rozkminiają pewne rzeczy, to ja miałam ochotę po prostu się śmiać na głos. A tutaj to jest takie, wiecie, wręcz miejscami patetyczne, więc może po prostu zrobię jakąś ramkę czy coś, żebyście wiedzieli, że teraz będą spoilery i jak coś to po prostu sobie tam przewincie. No, mianowicie nasi bohaterowie wchodzą na Mount Everest i kiedy już tam zdobywają którąś bazę, jeszcze nie atakują szczytu, ale już są w Himalajach, to nagle gonią ich naziści, którzy są przebrani za wielką stopę. W sensie nie jedną, tylko no, każdy z nich jest przebrany za małpoluda i te małpoludy jeszcze mają karabiny i strzelają do ludzi i właściwie przeprowadzają masakrę w górach, a wszystko się okazuje dlatego, że jeden z bohaterów ma dowody na to, że Hitler był przestępcą na tle, ja tu chyba nie mogę użyć tego słowa na YouTubie, bo mnie zbanują, więc, ale podejrzewam, że się domyślacie, na jakim tle. I do tego jeszcze ta książka jest przegadana, ona jest wypchana ciekawostkami z historii alpinizmu i w ogóle wspinaczki wysokogórskiej. I trochę miałam takie wrażenie, że autor nie może się zdecydować, co chce napisać, że z jednej strony chciałby napisać esej na temat właśnie historii wspinaczki, a z drugiej strony chciałby napisać thriller. I on po prostu próbuje te dwa światy połączyć, ale gdzieś tam się pogubi w tym wszystkim.
Nie. Więc muszę się zgodzić ze wszystkimi tymi osobami, które pisały mi w komentarzach, że no, ta książka nie jest dobra. Bo ja tą książkę czytałam długo. I ja pamiętam na kilku filmach, zwłaszcza w vlogach, pokazywałam, że o, to czytam. No bo ona jest naprawdę dosyć potężna. I ten druk też nie jest jakiś wielki, więc trochę czasu zajmuje czytanie tej książki. Więc ona się przewinęła na kilku filmach, dlatego tych komentarzy trochę było. Dobra, ale jak już tak sobie ponarzekałam, to teraz coś pozytywnego, bo największe zaskoczenie. Jeśli chodzi o największe zaskoczenie, to jest taka książka, która bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie. Bo ja kiedy po nią sięgałam, to ja byłam przekonana, że to będzie fail. Że to będzie cringe'owe, że ja nie dam rady jej przeczytać, że czytając ją będzie mnie skręcało w środku, jak bardzo zła ona jest, a w ogóle tak nie było. I mam tu na myśli Akademię Wampirów. I jasne, czy to jest najlepsza książka, jaką w życiu przeczytałam? No nie, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest najgorsza książka, jaką w życiu przeczytałam, bo to jest naprawdę niezła młodzieżówka. Taka z ważnym wątkiem romantycznym, ale spodziewałam się czegoś podobnego do Zmierzchu, a w ogóle ta książka taka nie jest. Główna bohaterka jest wampirką, bo w tym świecie mamy wampirów i wampiry to są takie, no, wampiry czystej krwi, czyli taka arystokracja w wampirzym świecie, natomiast wampiry to są takie wampiry nieczystej krwi i ich zadaniem jest chronienie właśnie tych wampirów, ale do tego stopnia, że w jakichś takich sytuacjach kryzysowych mają oni oddać życie właśnie za wampirów, które chronią. I nasza główna bohaterka jest wampirką i stanowi ochronę dla swojej najlepszej przyjaciółki. To, co mi się, pamiętam, nie podobało w tej książce, ale to nie jest jakiś tam, wiecie, ważny wątek. I to się pojawia może raz czy dwa, że właśnie ona pod płaszczykiem ochrony miała takie bardzo toksyczne zachowania, typu nie możesz się z kimś tam spotykać, bo ja tak mówię, a ja jestem odpowiedzialna za twoją ochronę. Wiecie, słowo ochrona była tutaj argumentem w każdej dyskusji, która, i ten argument miał jakby niwelować wszystkie argumenty tej dziewczyny, która chciała, nie wiem, gdzieś pójść, z kimś się zobaczyć, czy coś zrobić, a nasza główna bohaterka mówiła, nie, nie wolno, bo ochrona i w ogóle. Więc to był taki element, który mnie trochę denerwował. Ogólnie ja się bardzo dobrze bawiłam przy tej książce, no bo mamy tutaj właśnie wampiry, które ja lubię, mamy tutaj dużo akcji, bo tu non-stop nasi bohaterowie coś robią, bo wiecie, nie ma tutaj jakichś wielkich filozoficznych rozkmin, nie? To nie są bracia Karamazów. Nasze wampiry tutaj gdzieś jadą, z kimś walczą, coś tam, nie wiem, knują, a za chwilę muszą iść na zajęcia, no bo oni przecież wszyscy, znaczy nie wszyscy bohaterowie, ale większość postaci w tej książce chodzą jeszcze do liceum. Naprawdę ja muszę powiedzieć, że się wciągnęłam. Czy sięgnę po drugi tom? Myślę, że jest duża szansa. Ulubiony autor. No jest taki jeden pan, który zrobił na mnie ostatnio bardzo duże wrażenie, bo przeczytałam Drogę Cormaca. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że po przeczytaniu jednej książki wrzucać autora do worka z napisem ulubiony autor, no to trochę tak, no trochę nie, bo gdybym powiedziała, że o, podobała mi się książka, podobali mi się wykreowani bohaterowie i dlatego twierdzę, że lubię tego autora, no to nie, ale styl, to jak ten autor pisze, to jest dla mnie coś fenomenalnego, bo ten styl jest taki bardzo oszczędny, on jest miejscami minimalistyczny w swojej formie, ale bardzo mi się to kojarzy ze stylem japońskim, znaczy z stylem japońskim, nie ma takiego stylu, ale po prostu z literaturą japońską, bo tam te książki, które czytam, przed Yoko Ogawa tak pisze. Po prostu próbuję powiedzieć to, że autor tutaj bardzo precyzyjnie operuje słowami. Tu nie mamy bardzo dużo ozdobników, tylko dobiera słowa tak, żeby jak najbardziej przekazać sens. Tutaj takie poczucie, że z jednej strony tego tekstu jest mało,
Ale znaczenia za tym tekstem jest bardzo dużo. Nie raz, nie dwa były takie momenty w tej książce, gdzie ojciec, no bo nasi główni bohaterowie to jest ojciec i syn. I oni na przykład siedzą i coś jedzą, albo nie wiem, tam rozpalają ogień, albo no, robią jakieś takie czynności, żeby przetrwać. I rozmawiają prawie że monosylabami, no nie? Jakby przerzucają się bardzo krótkimi zdaniami. My z kontekstu rozumiemy, że tam pod spodem dzieją się emocje, napięcie, jakieś żale, jakiś w ogóle strach. I ja bardzo lubię, kiedy autor właśnie w formie jest, nie chcę powiedzieć, że ubogi, bo to nie o to chodzi, że nie wiem, książka jest uboga. W sensie, że ta książka jest napisana minimalistycznie, w sensie, że ta forma jest minimalistyczna, ale to nie jest, nie wiem, uboga książka w treści. Nie wiem, czy to, co mówię, jakby jest zrozumiałe. Okej, nowy ulubiony bohater i ja też tutaj od razu wiedziałam, kogo mam wybrać, bo będzie to Malina. Malina Koźlak. Kocham pierwszy zbiór opowiadań bardziej. Drugi zbiór troszeczkę mniej. Całkiem niedawno go recenzowałam w podsumowaniu czerwca. Ja kocham tych bohaterów, a właściwie bohaterki, bo tutaj jest sabat czarownic, kobiet, które należą do jednej rodziny koźlaczek. I one, każda inna, każda ma swój temperament, swoją historię, swoją osobowość. Uważam, że te książki są cudowne nie ze względu na historie kryminalne, tylko właśnie na te historie rodzinne, które się rozgrywają między naszymi bohaterkami. Pamiętam, kiedy czytałam opisy tych książek, to byłam tak trochę nieprzekonana i nie będę ukrywać, że do pierwszego tomu podchodziłam trochę jak do jeża, a się zakochałam. Więc no, zdecydowanie Koźlaczki to są moje ulubione bohaterki. Książka, która sprawiła, że płakałaś. I mam tutaj dwie, jedna bardziej. Pamiętam, że Nardzy Jakuba Małeckiego, no to na końcu bardzo płakałam. Trochę mnie to zastanawia, bo nie ze względu na główny wątek, czyli tego, że rodzice głównego bohatera umierają w wypadku samochodowym. I to nie jest spoiler, to się dzieje na początku książki, tylko na końcu do tego wracamy, jakby do tego wydarzenia, które zmieniło życie naszego bohatera. Ale najbardziej wzruszyła mnie historia jego wujka, czyli brata jego babci. Ta historia była taka bardzo nieoczywista i ja w ogóle się nie spodziewałam, w którym kierunku to pójdzie. W ogóle ta postać jest bohaterem pobocznym. I ta historia też jest dosyć mała, w sensie ona tam nie zajmuje dużo miejsca w tej książce. Ale ona mnie tak jakoś wzruszyła i złapała za serce. No, że na końcu się pobeczałam. A druga książka, na której płakałam, to Chłopiec z latawcem. Na końcu mamy klamrę fabularną, która zamyka całą historię, no i tam płakałam. I muszę Wam powiedzieć, że im jestem starsza, tym częściej zdarza mi się płakać na książkach. Książka, która sprawiła, że poczuła się radość z czytania i też tutaj ja się długo nie zastanawiałam, bo będzie to Miłość w czasach zarazy pana Marqueza. Ja kocham tego autora. To jest druga książka, którą przeczytałam. W sumie przeczytałam ich więcej, ale kiedy czytałam Miłość, no to była jakby druga książka po, chciałam powiedzieć, 100 latach nienawiści, 100 latach samotności. Tak jak w wypadku pana Cormaca, tak w wypadku pana Marqueza. Ja bardzo lubię styl tego autora. Ta książka właśnie przypomniała mi, dlaczego ja kocham książki, dlaczego ja kocham wtapiać się w tę historię. I dziwne jest to, że ta książka mi dała tyle radości, ale to absolutnie nie jest radosna książka. Ta książka jest pełna bólu, smutku, melancholii, łez, takiej tragedii międzyludzkiej. I najlepiej to podsumowuje fakt, że nasz bohater zakochuje się w dziewczynie i może teraz to będzie za duży spoiler, ale udaje im się być razem dopiero na końcu książki, kiedy są już, no, starymi dziadkami. Więc wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze podsumowanie, dlaczego ta książka jest taka smutna. I mam taką teorię, że jeśli lubicie książki o miłości, lubicie wątki romantyczne i czytać o miłości, to wydaje mi się, że powinniście ją, tą książkę przeczytać.
Ale jeśli nastawiacie się na jakąś przesłodzoną historię, no to niestety nie, bo zamiast cukru dostaniecie gwoździe. Nie wiem, skąd mi się wzięło takie filozoficzno-poetyckie porównanie, ale tak właśnie o tej książce myślę. Najpiękniejsza książka, którą kupiłaś? Easy. Cyberiada pana Lema. No czy ta okładka nie jest piękna? Książka, którą musisz przeczytać do końca roku. Na początku tego roku wybrałam sobie 10 książek na 2023. Co jest w sumie dosyć małą liczbą. Znaczy w ogóle ten koncept wybierania książek na jakiś rok nie jest oczywiście moim pomysłem. I bardzo dużo kanałów i też na Instagramie ludzi wpadło na podobne pomysły. Tylko, że oni wszyscy wybierali 23 książki, a ja wybrałam tylko 10. I tak jak oni już pewnie dawno przeczytali te swoje wybory, tak ja dopiero przeczytam jedną. Więc tak właśnie wygląda przeze mnie realizowanie TBR-ów. Dlatego też w tym pytaniu mogę wybierać i przebierać. Ale pokażę jedną, bo pokażę książkę, która jest naprawdę gruba, bo większość tych książek jest dosyć cienka albo ma taką, no powiedzmy, grubość normalnej, przeciętnej książki. Natomiast Szczygieł Pany Donny Tartt to jest cegła, okej? Okay? Ja nie wiem, kiedy ją przeczytam. Boję się powiedzieć, czy w ogóle ją przeczytam. Ale sama sobie ją wybrałam, okej? Okay? Więc jeśli do kogoś mam słać zażalenia, do samej siebie, właśnie tą książkę muszę przeczytać do końca roku. Tylko dla własnej satysfakcji jakby, no nie czekam jakaś kara czy coś w tym rodzaju, ale po prostu żeby móc powiedzieć, hej, przeczytałam Szczygła, jej! No i co, przypominam Wam, że w opisie tego filmu znajdziecie link afiliacyjny do księgarni GW Foxal, mojego Instagrama oraz mojego Goodreadsa. No i co, widzimy się w następnym, cześć!